Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś wyjątkowa, kochani, okazja. Idą święta, idzie czas prezentów, wszystkiego. I tym razem spotkała mnie taka ciekawostka. Otóż mój pies poprosił mnie o to, by zrobić mi niespodziankę i by złożyć mi zamówienie właśnie na święta, mówiąc, że to będzie niezły hał, hał, haul. I w tym momencie ja się trochę zastanowiłem, bo nie ukrywam, raz już mnie tak piesek zrobił, poprosił o stówkę na zakupy. Ta stówka skończyła w ten sposób, także no nie zrozumieliśmy się trochę. Piesek całkowicie, jak widzicie, unicestwił. Tym razem jednak powiedział, że nauczył się na błędach, poprosił mnie o 200, żebym dał mu do ręki dwie stówki i że zrobił mi za to mega niespodziankę, mega hał i że ja go sobie faktycznie w Wigilię otworzę. Więc kochani, ja wierzę w tą magię świąt, wierzę w te wszystkie rzeczy, że piesek, prawda, przemówi ludzkim głosem, zamówi mi te rzeczy, więc mamy już tu, kochani, telefonik gotowy z numerem telefonu. Mamy również katalog. Ja teraz udaję się, by dać pieskowi, prawda, to wszystko, by złożył mi to zamówienie. Oczywiście wy, kochani, nie inaczej idziecie ze mną. Udaję mi się, kochani, zatem do pieska. Ja się upewniam, że wszystko mam. Chodź, piesku, tutaj mój. Chodź, Szani, Szani, chodź. Patrz, Szaniusia, zostawiam ci tu katalog Lego. Szani, wykręcam ci, Szani, numerek, jak widzicie, zamówienia, klocki są na numerku. Chodź, o, i Szani będzie mi zamawiać, a ja się oczywiście udaję, żeby nie słyszeć, co tam piesek mi zamówił. Czekajcie, zamkniemy tutaj drzwiczki też, żeby, wiecie, żeby nic czasem nie słyszeć, bo no, taka misia moja robi fajny prezent, więc ja sobie teraz tu poczekam chwilkę i... O, słyszycie, jak zamawia? Słyszycie już? O, jak fajnie zamawia mój piesek paczkę. Słuchajcie, paczka pewnie niebawem przyjdzie. W ogóle paczka, wiecie, będę wideo w ogóle kręcić kilka dni przed Wigilią, ale paczuszka jest obiecana, że będzie w Wigilię i że w Wigilię zrobimy sobie unboxing na moim kanale oczywiście tej paczuszki. Nie mogę się już doczekać. Ciekawe, co mój piesek mi tam kupi. Więc, kochani, teraz ja wyłączam kamerę, kończymy na chwilę wideo, ale zaraz będzie ten unboxing pokazany w filmiku. No, kochani, mamy już paczuszkę, otrzymaliśmy. Tutaj mamy główną sprawczynię tego całego. Pokaż się do kamery, chodź, pokaż się. Tutaj ten kochany piesek kupił mi tą paczuszkę. Właśnie mega, jak widzicie, haul będzie. Tak będzie, rób hał hał, jak haul, rób hał hał. No, już się nie możesz doczekać, jak twojego pana zaskoczy tutaj, nasz piesek. Taką ogromną paczkę, no spodziewam się, że sokół milenium to tu będzie minimum. Prawda, piesku? Super, super. Otwieramy sobie paczuszkę na waszych oczach. Zobaczymy, co ta moja Aniusia mi tutaj zamówiła. Już nie możemy się doczekać. Jak widzicie, nie wiem, jak ona taką dużą paczkę kupiła. Dostała na całe zakupy 200 zł. I udało jej się, wyobraźcie, tak dużą paczkę zakupić. Klocków. Więc jesteśmy ciekawi, co to będzie. Prawda, nieodmiennie jak zawsze, kilogramy powietrza na wypadek lotu w kosmos. Nigdy tego nie brakuje. I co to jest? No, klocków mi to nie przypomina, chyba że jakaś limitowana edycja. Niesamowicie limitowana edycja. Co to jest? To dosłownie jakaś odmiana Franców, tak jak ostatnie opaski? Czy co? Aha. Ani to nie są klocki. No. Powiem tak, chyba dałem się mocno nabrać. Dałem 200 zł, żeby mi kupił klocków. Tymczasem mamy w paczce legowisko, gumowego kurczaka, piszczącego sopa maskotkę, coś, co przypomina gumowego bałwanka i masę karmy o nazwie Roko. Chyba pies się nieodpowiednich filmów naoglądał, więc zamówił karmę Roko. Aha. Wygląda na to, że niestety
dałem się nabrać psu. Dałem jej 200 zł, po raz kolejny zostałem zrobiony z bambuko. Pies miał mi kupić klocki, tymczasem sami widzicie. Nie można ufać swojemu psu.